Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening. Tym razem jest to propozycja dla osób, które szybko się nudzą, bo nie będziemy powtarzać ćwiczeń. Mamy trzy części. W pierwszej części wykonujemy ćwiczenia bez sprzętu, w drugiej z hantlami, w trzeciej z gumami. I właśnie w tych dwóch kolejnych seriach będziemy sobie modyfikować ćwiczenia z pierwszej części. Więc nie będą to tak w 100% inne ćwiczenia, ale będą zmodyfikowane i dla mnie to już są inne ćwiczenia. Mam nadzieję, że również tak to odbierzecie, że będziecie czuły to urozmaicenie i nie będzie Wam się nudzić. Tak jak wspomniałam, będziemy używać hantli, gumini band, przygotuj również matę, wodę i zaczynamy. Wykonamy teraz rozgrzewkę. Stajemy sobie na szerokość bioder i zacznij od spokojnych krążeń ramionami. Oddychamy. Miękkie kolana. Core aktywny. Nie wyginamy się niepotrzebnie. Dobra, i teraz ramiona szeroko, połóż dłoń z jednej strony głowy i z drugiej, pochylamy ucho, pochylamy głowę, zbliżamy ucho do barku, nie dociskamy głowy dłonią, tylko dotykamy. Ok, szeroko ramiona i zataczamy kółeczka. Staraj się, żeby dłoń była do podłogi, nie w ten sposób, tylko tak. Ok, i unosimy ramiona do góry, jednocześnie praca nóg, pięta do tyłu. I teraz wyciągnij rękę do boku, skręć głowę na jedną i drugą stronę. Klepka do przodu. Ok, stań szeroko i skłon do jednej strony, do drugiej strony. Mocno pośladek tył. Skłon środek i skos. Środek i skos. Ok, i obracamy się bokiem. Będziemy schodzić w dół i wracamy. W dół i wróć. Wykrocznej nodze, pięta dociśnięta. Ok, na drugą stronę. W dół i wróć. Ok, wracamy szeroko i biegniemy. Na razie nogi szeroko. Proste. I wąsko dodajemy pracę ramion. Góra, pięta do pośladka, góra i do pośladka. I na zmianę jedna, druga strona. Ok, i stajemy w rozkroku, wdech i zagarniamy ramiona.
Okej. Okay. Rozgrzewka wykonana, przechodzimy do treningu. Zaczynamy część pierwszą, bez sprzętu. Wykonujemy ćwiczenia przez 45 sekund i mamy 10 sekund przerwy między ćwiczeniami. Pierwsze ćwiczenie, cały czas ręce za głową, przynajmniej tak się staramy. Wykonujemy przysiad i zakrok naprzemiennie. Raz i dwa, hop. Raz i dwa, hop. Pamiętaj, żeby ramiona nie ciągnęły głowy do przodu. Staramy się, żeby od czubka głowy do końca kręgosłupa plecy były wyprostowane. Przysiad i zakrok. Schodzimy nisko w przysiadzie i w zakroku. Ok. 15 sekund, 10 sekund przerwy i drugie ćwiczenie pokażę bokiem. Zacznijmy sobie od lewej nogi. Tutaj kopnięcie do tyłu i kopnięcie do przodu. Hop. Kopnij tył i kopnij przód. Tutaj mocno pracujemy też nad równowagą. Ten pośladek będziesz czuć, bo on cały czas nas stabilizuje. Możesz sobie stanąć przy ścianie, przy krześle i w razie czego się podeprzeć, jeżeli masz problem z równowagą. Ok, druga noga. Do góry i zaczynamy. Przenieś tył i sobie stanę na podłodze, bo trochę mnie na tej macie buja. Zawsze wam to powtarzam w treningu, że właśnie jak jest ćwiczenie z takim elementem równoważnym, to dobrze sobie stanąć na twardszym. Wtedy się tak nie będziemy bujać. Jeszcze, jeszcze. Okej, okay, dobra, kolejne ćwiczenie to będzie taki zakrok skrzyżny z dotykaniem do kostki albo w kierunku kostki. Tutaj hop i tutaj hop i możemy sobie zrobić z delikatnym przeskokiem. Możesz, nie musisz, bez podskoku też to jest bardzo fajne ćwiczenie. Okej, okay, dobra. Do kolejnego ćwiczenia schodzimy na matę. Będziemy wykonywać w desce. Tutaj dotknięcie do barku, zwrot do góry, wróć. Bark, bark, góra. Bark, bark, góra. Tutaj staramy się trzymać tarczy do podłogi i dopiero na końcu się wracamy. Okay. I siadamy sobie w siadzie równoważnym. Nogi w górze, dłonie za głową i taki rowerek. Mocno skręcaj klatkę na obie strony.
Nie pędzimy, ale żywe tempo. Czuć mocno brzuch. Ajka, 45 sekund to jest jednak spór jak na serię na brzuch. Dobra. I kolejne ćwiczenie w desce. Będziemy z pozycji na łokciach przechodzić do pozycji na wyprostowanych ramionach. Teraz prawą ręką. Teraz lewą. Ojej, super, i kładziemy się na plecach. I będziemy wykonywać taki scyzoryk. Jednocześnie unosimy ręce i nogi. Jeżeli jest za ciężko, wykonaj pojedynczo. Raz prawa, raz lewa noga. Ok, i na ostatnie ćwiczenie musimy się niestety podnieść. Będzie to skip i biegiemy. Dla osób, które nie chcą skakać, można pominąć. Ostatnie ćwiczenie, więc może będziesz miała dłuższą przerwę. Ramiona pracują. Dobrze, chwilka odpoczynku, napij się wody i będziemy mieć drugą część z handlami. Część druga z handlami. Ten sam czas pracy i podobne ćwiczenia, ale inne. Stajemy sobie w rozkroku, przysiad, handle przy barkach i za krok wyciskamy do góry. Raz i dwa. Raz i dwa. I znowu staramy się wejść głęboko. Nie pobłażamy sobie. Raz i w dół. I dwa. Pamiętaj, żeby tutaj ręce nie uciekały nam do przodu, są nad barkami. Przy powyproście tutaj nie blokujemy łokci. Dół i ciach. Raz i dwa. Ok, dobra. Drugie ćwiczenie będzie również element równoważny, ale ćwiczenie nieco inne. Będzie dodatkowy element pracy pleców. Znowu sobie stanę na otwartym. Wiosło i wznos nogi. Wiosło i wznos.
tutaj już będzie ciężej się podeprzeć o ścianę. Mam nadzieję, że dajecie radę. Hop. Raz. I dwa. Jeszcze kilka powtórzeń. Takie bujanie to jest sygnał, że należałoby robić nieco częściej takie ćwiczenia. Przyznam się, że ja za dużo takiej równowagi nie ćwiczę. Hop i hop. Hop i hop. Muszę się mocniej skupiać. Jeszcze zwrócę uwagę na buty, bo takie ćwiczenia najfajniejsze są. Twarde i płaskie buty. Jeżeli masz buty z większą amortyzacją, na przykład takie, co też nadałyby się do biegania, no to na pewno nie będzie ci łatwo. I raz. I dwa. Ostatnie wiosło. Ok. Dobra. I teraz zakrok skrzyżny z pracą ramion do boku. Stoimy na szerokość bioder i zakrok skrzyżny, ramiona bok. Łokcie do góry, nie rób ptaszka. Ostatnia 5 sekund. Ok, fajnie. I schodzimy sobie na matę z jednym hantlem. Będziemy wykonywać deskę. Zwrot do boku. I druga strona. Mocno się wypychać po długi. Ok. Siad równoważny. Bardzo podobnie jak w poprzedniej części. Z tym, że teraz dociąża nas hantel, bo trzymamy go przy klatce piersiowej. Łokieć kolano. Handla trzymaj blisko siebie. Staraj się nie trzymać łokci do przodu. W ten sposób. Łokcie szeroko. Wymuszą trochę głębszy skręt. Jeżeli dotykasz. Dobra, i tutaj większa zmiana, tak naprawdę całkowicie inne ćwiczenie. Krzyżujemy hantle, zabieramy nad głowę i ugięcie i wyprost. Za głowę, łokcie tu idą do czoła, do linii czoła i wracamy. Staraj się nie pochylać głowy.
Czasami automatycznie pochylamy głowę, żeby zrobić miejsce dla ramion, dla hantli, ale nie chcemy tego. Okej, okay, dobra. I kładziemy się na plecach. Będzie znowu ten scyzoryk, czyli z leżenia podnosimy się do góry. Hop. Hop. Nogi mogą być bardziej wgięte albo bardziej wyprostowane. I ostatnie sekundy. Ok. I wstajemy do naszego biegu. Będzie bieg z hantlami. Ręce pracują. Sztywno, core, brzuch mocno napięty. Łopatki ściągnięte. Nie chcemy takiej pozycji przygarbionej. I jeszcze 10 sekund. Troszkę przyspieszymy. Ok, fajnie. Druga część zrobiona. Chwilka na oddech i ostatnia część z gumą. Część trzecia, ostatnia z gumą oporową. Umieszczamy ją nad kolanem i zaczynamy nasze ćwiczenia. Podobnie przysiad za krok, tylko teraz guma stawia nam opór, czyli bardziej będziemy pracować jeszcze pośladkami. Przysiad i za krok tył. Hop. Przysiad i za krok tył. Spokojnie, nie pędzimy dłonie za głową, ale nie ciągną głowy do przodu. Głowa jest w linii z plecami. Jeżeli ćwiczysz z gumą lateksową, to tutaj może być trudniej, może ci się podwinąć, ale ewentualnie wtedy rób sobie wolniej, tak żeby bardziej ją wyczuć. Jeżeli chodzi o moje gumy, które super się sprawdzają w takich ćwiczeniach, to oczywiście link w opisie pod filmem. Ok. Super. Drugie ćwiczenie też z elementem równoważnym. Pochylamy się do przodu i będziemy wykonywać same lifty w opadzie. W takim głębszym opadzie, nie tutaj, tylko prawie, że tu w prostopadle, przepraszam, równolegle do podłogi. Hop, i pracujemy. Tu mocno pracuje pośladek, bo nas stabilizuje, a tutaj jeszcze pracuje, bo musi wykonać wznos nogi. Ok, fajnie, chwilka przerwy i zmieniamy stronę. I znowu wykonujemy głębszy opad. Noga gotowa. Wykonuję lift i lift. Ostatnie 10 sekund. Trzymaj plecy z góry, jeszcze jeśli się zgarbiły.
Dobra. I zakrok skrzyżny. Stajemy sobie na szerokość bioder i wykonamy zakrok skrzyżny. Z dotknięciem do kostki. Nie bój się ugiąć tą nogę. Tylko pamiętaj, żeby dociążyć piętę nogi wykrocznej. Fajnie. I schodzimy sobie do pozycji deski na dłoniach, na prostych ramionach. I tutaj wykonujemy zwrot, przyciągamy kolano i wracamy. Zwrot, hop, hop i wróć. Spokojnie, nie spiesz się, biegnij deski. Jeszcze 10 sekund. Okej, dobra. I siadamy w siadzie równoważnym i wykonujemy rowerek z gumą. Hop, hop, hop. I tutaj znowu guma pani nam poruje. Mocniej ten brzuch można poczuć. Ładnie się skręcamy na dwie strony. I jeszcze ostatnie 10 sekund. Dobrze, zostajemy sobie na pośladkach i będziemy wykonywać taką półpompkę tricepsową z pozycji podporu. Dłonie skierowane do stóp i uginamy łokieć wyprost. Tutaj guma tak naprawdę nie wnosi nam za wiele do samego ćwiczenia na triceps, ale możemy sobie delikatnie popchnąć kolano na zewnątrz, wtedy będą fajnie zaktywowane pośladki. Pamiętaj, że była długa szyja. Delikatne ugięcie łokcia kierują się do tyłu. Ostatnie sekundy. Okej, dobra. I kładziemy się na plecach. Wykonamy w siadzie, w leżeniu, w spięciu nożyce. Trzymaj brzuch. Pępek do siebie. Jeżeli chcesz ułatwienia, to możesz ugiąć nogi w kolanach. Albo oczywiście też zdjąć gumę. Okej, dobrze. I na ostatnie ćwiczenie. Wstajemy. Będzie bieg z gumą. Okej, lecimy. Ciągniemy kolana do góry. Trzymamy brzuch. Ramiona pracują. Nie garb się.
ta guma. Ciężko z nią strasznie. Damy radę. Szczególnie, że to już jest ostatnie ćwiczenie. I ostatnie 10 sekund. Dobra, ukradłam te 2 sekundy. Wykonamy sobie cool down, wyrównamy oddech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Opatrzenie. Wdech i nos. I jeszcze raz nos i wydech. Ok, stań w rozkroku. Zejdziemy sobie tutaj do kostki, chwyć kostkę i zwrot, druga strona, chwyć kostkę i do góry. Jeszcze 2 razy. Raz i 2. Ok, spróbuj położyć dłonie albo palce i spróbuj wyprostować nogi i ugiąć. Tutaj głowa jest w linii z plecami, a tu prostujemy. Ostatnie 2. I ostatni raz. Ok. I wracamy do stania. Weź wdech i wydech. Chwyć kolano. I druga. Wdech i wydech. Przyciągnij kolano. Jeszcze 2 razy. I jeszcze raz. Dobra, teraz wdech i chwytamy za pośladkiem piętę w ten sposób. I za pośladkiem. I jeszcze 2 razy. I jeszcze raz. Ok, dobra, stań szeroko. Ręce do góry. Chwyć łokieć. Do góry. Drugi. I jeszcze 2 razy. I jeszcze raz. Ok, szeroko ramiona i zjeżdżamy po nodze do dołu i wracamy. Hop. I zjeżdżamy po nodze do dołu i wracamy. Jeszcze 2 razy. I jeszcze raz. Ok, dobra. Połóż dłonie za głową i teraz okrągłe plecy i klatka w przód. Jeszcze okrągłe plecy i klatka w przód. Ostatni raz. Ok. I stajemy luźno i takie przemachy. Niech ręce nas pociągną trochę za siebie. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. I jest, zrobiony. Cały trening wykonany. Mam nadzieję, że podobało się Wam. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie znać, z którym sprzętem najlepiej Wam się ćwiczy, czy z gumami, czy z hantlami, a może bez sprzętu. Zawsze chętnie czytam Wasze komentarze. Bardzo mi było miło z Wami poćwiczyć. Do zobaczenia, do następnych treningów. Cześć.